Tym razem przywiało nas na słoneczną i pachnącą Sycylię, a to dlatego, że Meceler zorganizował tutaj prezentację i testy pracowe swojej nowej opony Caru Street. W rodzinie Meceler Caru możemy wyróżnić trzy modele opon. Pierwsze, właśnie te, które testujemy, czyli Caru Street. Drugie to Caru 3, które są już bardziej skoncentrowane na jeździe w terenie, chociaż wciąż są uniwersalne. No i te trzecie, czyli Caru Extreme, już do typowo ciężkiego, hardkorowego terenu. Ale niech ten podział Was nie zwiedzie, tak jak zwiódł mnie na początku. Ja będąc w drodze na tą prezentację byłem przekonany, że jadę testować opony, które są przeznaczone w 90% na asfalt, w 10% w teren. Zdecydowanie takie uproszczenie, powiedzenie w ten sposób o tych oponach byłoby dla nich bardzo krzywdzące, jest zupełnie inaczej. Meceler Caru Street to opony, którym w lekkim terenie absolutnie niczego nie brakuje. Dzisiaj zaczęliśmy dzień od przejazdu po szutrach, po drogach kamienistych, wyboistych, po leśnych ścieżkach. Jeździliśmy też po takich wielkich kałużach, gdzie opona była, gdzie koło było praktycznie w całości przykryte wodą. No i tym oponom naprawdę niczego tam nie brakowało. One przestają dawać radę dopiero wtedy, kiedy wjeżdżamy w naprawdę ciężki teren, kiedy pojedziecie z nimi na plażę, na wydmy albo wjedziecie w jakieś błoto, wtedy one już nie będą miały się czym odpychać i wtedy zaczną wymiękać, ale dopóki ten teren jest lekki, to bez problemu dają radę. Ale najważniejsze jest to, że kiedy wyjedziemy już z tego terenu, jedziemy po asfalcie, po krętej drodze i po zakrętach, no to wtedy też jest bardzo dobrze. Ta opona zachowuje się jak normalna opona drogowa, można się naprawdę dobrze poskładać. Wciąż fantastycznie czujemy motocykl. To nie jest tak jak na typowo offroadowej oponie kostkowej, gdzie ta przyjemność jazdy po zakrętach jest odebrana. Tutaj w optymalnych warunkach można śmiało zejść nawet na kolano. Ta opona wygląda zresztą jak opona drogowa. Ten bieżnik jest dość charakterystyczny. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest opona drogowa z bieżnikiem do jazdy w... Ciao. Poza tym, że jeździliśmy w zmiennych warunkach, to jeździliśmy też na różnych motocyklach. Ja zacząłem od Afriki Twin, później przesiadłem się na GSA 800 i kolejno na Multistradę, kończąc na KTM-ach. No to teraz KTM będzie 10,90. Okay, one more. Sorry. Jestem przekonany, że właśnie tego typu opona zaspokoi oczekiwania 80 albo może nawet 90% posiadaczy takich motocykli, którzy nie zapuszczają się w ciężki teren, wcale nie chcą jeździć po wydmach i kopnym piachu, wcale nie chcą wjeżdżać w błoto, tylko jeżdżą właśnie po lekkim terenie, po szutrach, kamieniach, po lasach i to jest właśnie opona stworzona do jazdy w takich miejscach. Natomiast na pewno nie warto kupować opony o większych zdolnościach terenowych, czyli iść dalej w takie opony jak na przykład Caru 3 albo Caru Extreme, wtedy kiedy nie zapuszczacie się w ten cięższy teren. Jeżeli nie jeździcie w cięższym terenie i nie wykorzystujecie możliwości tej opony, no to jest Wam ona zupełnie niepotrzebna, ponieważ będzie Was ograniczać na asfalcie, a ta opona na asfalcie ograniczać Was nie będzie. No i właśnie o to tutaj chodzi.